Ewangelii świętego Łukasza. A uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Dzisiejsze słowo przypomina nam o właściwym rozumieniu religijności. Zbawienie nie bierze się ze skrupulatnego wypełniania obowiązków czy perfekcyjnej modlitwy, ale z otwartości serca, z otwartości na miłość. Święta Teresa Benedykta od Krzyża powiedziała takie słowa, że wszystko, co czynimy, jest jedynie środkiem do celu, a jedynie miłość jest celem, bo Bóg jest miłością. Popatrz dzisiaj w swoje serce i zapytaj Go, czy Twoja modlitwa, czy Twoje praktyki religijne są spotkaniem z miłością, z Bogiem, który jest miłością, czy też wkrada się tam jakiś przymus, jakiś obowiązek. I proś Boga o otwartość serca.